dziewczyny, witam Was bardzo serdecznie ponownie na moim kanale. Dzisiaj zapraszam Was na haul. Będzie to haul drogeryjny. Byłam kilka dni temu na zakupach, byłam w Rossmanie, w Hebe i nawet z Biedronki tutaj kilka rzeczy się znalazło, więc bardzo serdecznie Was zapraszam do oglądania. Kilka kosmetyków z pielęgnacji, trochę kolorówki, takiej tańszej, drogeryjnej, więc mam nadzieję, że ten filmik się Wam spodoba. Pierwsze co chcę Wam polecić bardzo serdecznie, kupiłam sobie wczoraj dokładnie, bo przyjechałam do mamy wczoraj i kupiłam u niej pod domem, jest Biedronka, i kupiłam sobie taką kawę. W mojej Biedronce, gdzie mieszkam teraz pod Warszawą, to niestety takich rzeczy nie ma. Jest ogólnie ta kawa nazywa się Café d'Or, ale są to takie zwykłe, sypane, rozpuszczalne. Ta, która tutaj jest, to jest kawa smakowa i przepyszna jest. Ona jest o smaku marcepanu, 75 gramów, nie pamiętam dokładnie jaka cena, ale około 10-12 zł, coś takiego. Przepyszna, właśnie ją popijam. Naprawdę, i do tego dodałam jeszcze trochę cukru. Na taki kubeczek wsypałam dwie łyżeczki właśnie tej kawy. Bardzo miałko zmielona, jest taka, no, kremowa po prostu. Dwie łyżeczki kawy, dwie łyżeczki cukru. Jest przepyszna, słodziutka, no, wspaniała po prostu. Bardzo, bardzo fajnie smakuje marcepanem. Więc to jest pierwsza rzecz, którą bardzo serdecznie Wam polecam ogólnie i którą kupiłam. W Biedronce od razu może polecę właśnie wczorajszymi zakupami z Biedronki. Kupiłam sobie zawsze w Biedronce, jak jestem, kupuję sobie tą odżywkę. To jest odżywka z LCF, magiczna moc olejków. Świetna odżywka. Przede wszystkim włosy są mięciutkie po niej. Ładnie się rozczesują, są mięciutkie, są troszeczkę takie przyklepnięte, ponieważ moje włosy są ogólnie bardzo takie puszyste, puszące się, i potrzebuję właśnie coś, co mi tak złagodzi te włosy, wiecie, tak troszeczkę ściągnie w dół, i ona bardzo fajnie działa, naprawdę. Bardzo błyszczące, fajne włoski są mięciutkie po tej odżywce i zawsze jak jestem w Biedronce, to ją kupuję. Także to jest kolejna rzecz właśnie z Biedronki. W Biedronce również dorwałam znowu, już raz miałam i nawet miałam go tutaj u mojej mamy w domu. Zużyłam całe opakowanie tego i wczoraj wyrzuciłam i kupiłam sobie kolejne takie samo. To jest różany płyn micelarny do makijażu oczu, twarzy i ust. 3 w jednym. Słucha, skóra wrażliwa i naczynkowa. To jest po prostu płyn micelarny, który nie zawiera żadnych olejków, który jest po prostu wodą. Bardzo dobrze wszystko zmywa, nie podrażnia oczu. Tyle. Bardzo fajnie, naprawdę dobrze mi się sprawdzi, dlatego też drugi raz po niego sięgnęłam. I trzeci kosmetyk. To jest to. To jest taki malutki, by się wydawało, ale ma 50 ml, czy 50 gram, 50 ml, krem na noc. To jest taki krem maska. Stołpy, czerwone owoce, regenerująca, całonocna maska, krem witalizująca. Otwierałam już to opakowanie, ponieważ naprawdę maleńkie jest, tak wizualnie jest strasznie małe. I tak z ilą tutaj ma, jak to wygląda. I rzeczywiście tutaj jest, że to jest, napisane jest, że to jest 50 ml, chociaż słoiczek jest naprawdę malusieńki. Jeszcze nie używałam tego kosmetyku. Otwierałam, sprawdzałam co prawda, jaka to jest mniej więcej formuła. Zapach ma przyjemny i tak jak rozprowadzałam wczoraj na dłoni, to mi się wydawało, że się wchłania bardzo ładnie. W sumie na noc to ja wolę takie produkty, które są takie, wiecie, mocno osiadające na skórze, dosyć tłuste, więc być może będę używała, na pewno będę używała tego kosmetyku, ale będę go używała jeszcze pod coś. Coś na to będę nakładała, może jakiś olejek czy coś. Także kupiłam sobie również ten krem. I to były wszystkie takie kosmetyki właśnie z Biedronki. To teraz może pokażę Wam produkty. Wiecie co, w sumie nie pamiętam do końca, bo to też przez jakiś czas kupowałam te kosmetyki, nie na raz. Nie pamiętam dokładnie co, gdzie kupiłam, czy w Rossmanie, czy w Hebe i tak dalej, więc może po prostu nie będę Wam, wiecie, firmami jechała. Może najpierw po prostu pokażę Wam wszystkie produkty, wszystkie kosmetyki do makijażu. Zacznę może od makijażu właśnie. I tak jak mówię, no część z nich kupiłam w Rossmanie, a część kupiłam w Hebe. Więc tak, przede wszystkim kosmetyki, które mam dzisiaj na sobie. Mam podkład, korektor, tusz na rzęsy i rozświetlacz właśnie tej marki, marki Hean. Robiłam testy kosmetyków, film będziecie miały, więc tak, podkład. Podkład, jak go zobaczyłam właśnie ten w szafie Hean, to musiałam go wziąć, bo to jest podkład kawiorowy. Czyli, nie wiem, nie używałam nigdy tego słynnego z La Prairie, ale no zobaczcie, Revitalizing Caviar Extract. I jak zobaczyłam tą nazwę, no to go po prostu wzięłam. Bardzo ładny kolor i bardzo fajny podkład, ale będziecie miały w filmiku go pokazać.
pokazanego jeszcze. Korektor. Korektor z właśnie Hean. Nazywa się Camouflage Concealer i wygląda tak, w kolorze wanilia. Kupiłam sobie również właśnie puder rozświetlający. To nie jest taki typowy rozświetlacz, tylko taki puder rozświetlający. Co prawda ja go użyłam w formie rozświetlacza i nałożyłam go tutaj na szczyt kości policzkowych. Natomiast dużym pędzlem włochatym, jakbyśmy przejechały sobie delikatnie po całej twarzy, to byśmy miały taki lekko perłowy efekt na policzkach. Taki nieprzesadzony, po prostu bardzo ładnie rozświetla. Więc kolejna rzecz i tuż do rzęs, tuż również z Hean, nazywa się Speedy Volume Mascara. Ładnie rozdziela rzęsy, troszeczkę wydłuża te rzęsy, ale pogrubienia nie ma w ogóle. Zobaczymy tylko, jak ona się będzie sprawdzać, czy nie będzie się kruszyć. Jeżeli nie, to ja po prostu będę używać ją na dzień. Ale tak, żeby jakiś efekt wow na rzęsach robiła, to niestety nie, ale podkład genialny po prostu, naprawdę bardzo dobrze mi się sprawdził, przynajmniej na pierwszy raz, bo dzisiaj mam go pierwszy raz na sobie. Więc tak, kolejną rzeczą gąbeczka z Vibo. Słynna gąbka z Vibo, ja jej nie używałam, nie miałam jej nigdy, na podobno jest najlepsza. Oprócz Beauty Blendera, po Beauty Blenderze jest po prostu najlepszą gąbką. Bardzo do niego zbliżona podobno. Jak tak patrzę na nią, to rzeczywiście nawet porowata jest dość podobnie jak blender, jak Beauty Blender. Więc spróbuję zrobić test na żywo tej właśnie gąbeczki. Kolejne kosmetyki, których też test robiłam już, ale nie wiem, jak te filmiki będą wstawione na kanał. Dziewczyny, nagrałam ich z 10. Ten film właśnie o tych dwóch kosmetykach również nagrałam. Pierwsze wrażenie. Rimmel Lasting Radiance. Rozświetlający, fajny podkład, rozświetlający. I korektor z tej samej serii. Więc kolejne dwa produkty. Dziewczyny, to jest, tak jak wspominałam na początku, haul. Nieraz pod właśnie haulami są dziewczyny, które mi zarzucają, że pokazuję kosmetyki, których nie użyłam i dokładnie nie mam co o nich powiedzieć, tylko pokazuję, co kupiłam, ale haul na tym polega. To nie jest recenzja, to nie są jakieś tam, wiecie, demonstracje, denko i tak dalej, tylko to jest po prostu haul. Niektórych rzeczy używałam, niektórych nie używałam, a po prostu chcę wam się podzielić, znaczy podzielić się z wami tym, co kupiłam. Też nie lubię tego sformułowania, podzielić się z wami tym, co kupiłam, bo to znaczy tak, że chciałabym oddać wam kosmetyki. Nie w ten sposób, wiecie. Nie to, żebym wam nie chciała oddać, tylko wiecie, o co mi chodzi na pewno. Po prostu chcę się pochwalić, można powiedzieć. No pochwalić, tak, no bo nagrywanie haulu, no to co innego, jak pochwalenie się coś, co sobie kupiłyśmy, tak? Więc no, chciałam się wam pochwalić, co sobie kupiłam ostatnio. No dobra. Tu mam kolejną rzecz z makijażu, jeszcze trzy. Tak? Trzy? Nie, cztery, przepraszam. Będzie tusz do rzęs marki Bourjois, była na niego przecena. I to jest jakiś nowy tusz, w ogóle jakie fajne opakowanie, bardzo mi od razu spodobało się. Różowe wygląda, jakby to był błyszczyk po prostu. Opakowanie śliczne, czarna maskara oczywiście. I nazywa się A Catching Extreme Volume. Z takimi kotkami tutaj na skówce. Na pewno tego nie widzicie. Ale też zrobię test na żywo jej, zobaczymy. Jeszcze jej też nie używałam. Nie używałam również tego. To jest ten najsłynniejszy chyba korektor z Make Up Revolution. To się ogólnie ta firma nazywa teraz Revolution. Concealer and Define. Ja go w kolorze wzięłam, zaraz powiem, C6. Najładniejszy mi się wydawał i dlatego skusiłam się na niego. Podobno ma to być bardzo kryjący korektor, podobny do Tarte Shape Tape, natomiast Tarta też nie miałam. Zobaczymy po prostu, jak ten mi się sprawdzi. Nieużywany jeszcze. I dwa kosmetyki, których też jeszcze nie używałam. Kupiłam sobie, dziewczyny, również tani podkład. Z tych tańszych, wiecie, to nie są jakieś bardzo tanie kosmetyki, natomiast no, są tańsze niż te, wiecie, z perfumerii. Więc kupiłam sobie z Belle Hypoallergenic Aqua Jelly Makeup. Ten podkład, który w zeszłym roku w wakacje wyszedł, wzięłam go w kolorze 03, ponieważ najładniejszy mi się wydawał. Bardzo zbliżone, ogólnie są trzy kolory, bardzo zbliżone każdy do siebie, ale ten wydawał mi się najbardziej taki ciut oliwkowy, można powiedzieć, taki ciepły, ale z oliwką jakby. Więc tak. Tak się prezentuje. Żelowy, podobno fajny podkład, taki dzienny, delikatny, leciutki. Na wakacje myślę, że się fajnie sprawdzi, chociaż zobaczymy. I wzięłam sobie jeszcze tą bazę taką rozświetlającą, która też ma być podobna do tych olejków, nie pamiętam jak ona się nazywa, z Farsali.
Tych farsali też nie miałam, ale sięgnęłam po tańszy odpowiednik jakby, bo ponoć identyczny jest po prostu jak tamte. Tak słyszałam. I to jest olejek, który się nazywa Unicorn Tears. I wygląda tak. Taka baza olejkowa jakby, chociaż wiecie co, jak sprawdzałam na dłoni, to olejek w sumie taki nie jest, to jest bardziej żel. To nawet nie jest olejek, tylko żel. Właśnie taki nawilżający, leciutko rozświetlający i ma być fajną bazą pod makijaż. I to jest firma Vibo. Więc też niedużo kosztował, dosyć tania marka. Więc to były wszystkie kosmetyki do makijażu, to teraz pokażę Wam kilka rzeczy do pielęgnacji, ale jeszcze najpierw rajstopy. Kupiłam sobie rajstopki 20, nareszcie można troszeczkę cieńsze nosić niż te, wiecie, grube czarne. Kupiłam sobie oczywiście w czarnym kolorze, tylko że one właśnie mają fajny, matowy podobno efekt, bo tutaj jest napisane Classic Matte Effect. Czyli nie są błyszczące, lakierkowane, takie wiecie, tylko i to jest linia blisko ciała i mają być właśnie matowe, więc zobaczymy jak one będą wyglądały. Na pewno będę je używać do pierwszego zadziorka, bo ja bardzo szybko dziurawię po prostu rajstopy. Nawet jak im bardziej uważam, tym bardziej dziurawię. Następnie mam taką około kosmetyczną rzecz. Jest to, dziewczyny, taka maska. Maska pod oczy, nad oczy. O, tak się prezentuje. Ona jest tutaj z takimi kulkami żelowymi w środku. I ona ma za zadanie, można ją ochładzać, można na przykład na 10 minut do zamrażarki włożyć i schłodzić te kuleczki tutaj w środku żelowe. I może też ją rozgrzewać. I ona na przykład w formie schłodzonej zapewnia Twojemu spojrzeniu świeży wyraz i działa szczególnie kojąco i witalnie przy bólach głowy, opuchliźnie i zmęczeniu. A w formie rozgrzewającej maska działa kojąco przy zatkanych drogach oddechowych. No i tak dalej, i tak dalej. Dobra, jeszcze nie używałam. Na pewno jeżeli będę miała gdzieś tam albo rano na przykład, jak nie będę miała podpuchniętych oczu, to i tak ją użyję. Spróbujemy, zobaczymy. Ciekawa jestem, jak ona będzie się sprawdzała. No, przy bólach głowy też działa, więc czasami mi tam pobolewa głowa, więc będę mogła ją wypróbować. Nie była droga, bardzo ładna jest ogólnie, wizualnie mi się spodobała i ją wzięłam. Dobra, kolejnymi rzeczami, już teraz mam tylko kosmetyki, czy mi się wydaje, poczekajcie, mam tu siateczkę. Jeszcze z takich może około kosmetycznych rzeczy, to tak, kupiłam sobie, ale to już nie mam tego opakowania na to, opaskę po prostu taką, wiecie, do maseczek, do pielęgnacji twarzy i tak dalej. Taka opaska, po prostu też w Rossmanie kupiłam. Kupiłam sobie również pilniczek z firmy For Your Beauty. Pilniczek do paznokci. I to wszystko, jeżeli chodzi o takie rzeczy. To teraz, dziewczyny, po kolei. A, i jeszcze zestaw gumek. Gumek nigdy za dużo. Także gumki do włosów. I teraz po kolei będę wyciągać i Wam pokazywać. Do zmywania makijażu kupiłam sobie, był przeceniony ten produkt z L'Oreala, dwufazowy płyn micelarny z fazą olejkową i wodną. I wiecie co, dziewczyny, z L'Oreala miałam również płyn micelarny, miałam żel do mycia twarzy właśnie z tej samej serii. Dobrze mi się sprawdziły. Nawet ten płyn micelarny bardzo ładnie zmywał, natomiast to jest z olejkiem i ostatnio też miałam z Garniera taki płyn dwufazowy z olejkiem i ten też z olejkiem. Nie wiem, co się stało, bo kiedyś używałam takich kosmetyków właśnie dwufazowych i nic mi się nie działo, a teraz po nich po prostu oczy mi puchną. Nie wiem, czy stały się moje oczy strasznie wrażliwe, czy o co chodzi, czy te kosmetyki może zawierają coś takiego, co mnie po prostu uczula. No, użyłam go kilka razy i za każdym razem rano po prostu budzę się z puchniętymi oczami, więc na pewno go nie będę używała, dlatego kupiłam ten z Eveline, płyn micelarny bez olejku. Następnie dwa samopalacze i tak. Ten samopalacz to jest samopalacz żelowy do twarzy i do ciała. Co prawda jasna karnacja, ale myślałam, że on będzie lepiej działał. Prawie, że w ogóle nie ma efektu. To jest Eveline Summer Gold, ekspresowy samopalacz w żelu do twarzy i ciała. Tak się prezentuje. Na pewno będę chciała kupić sobie jakiś inny. No, ten naprawdę efekt prawie, że żaden. Prawie, że żaden, serio. Więc na pewno nie polecam, on był też przeceniony, to chyba był kosmetyk na do widzenia, czy coś takiego, nie pamiętam już dokładnie, ale no,
nie sprawdził mi się kompletnie. I drugi produkt z Liren to jest brązujący balsam do ciała pod prysznic. Ja w zeszłym, nie, dwa lata temu miałam taki kosmetyk również z Taupy, tak? Chyba z, nie z Taupy, przepraszam. Nie pamiętam z jakiej firmy, kurczę, z Bandi, o już wiem, z Bandi i był świetny po prostu. Robiłam jego recenzję na pewno i pokazywałam kilka moich ulubionych samopalaczy, link będziecie miały tu na górze. Tamten mi się świetnie sprawdził i ja tamtego używałam tak, że po prysznicu czy tam po kąpieli wstawałam, na mokre ciało po prostu go nakładałam, odczekiwałam tak z nie wiem 10-20 minut do pół godziny i potem zmywałam i opalizna była przepiękna. Taka stopniowa, ale widoczna już za pierwszym razem. Natomiast tutaj, za pierwszym razem jak go użyłam, użyłam go na te 30 minut, tak jak, czy 20 minut, już nie pamiętam dokładnie, ale tak samo jak tamten właśnie. Używam w sumie je tak, że nakładam je na mokre ciało i trzymam do momentu, aż ciało całkowicie wyschnie. Tylko ten sam aparat będzie na ciele i wtedy to wszystko spłukuje, ale nie szoruję, nie myję mydłem, tylko delikatnie spłukuję się wodą i potem delikatnie ocieram się ręcznikiem. I ten właśnie tak samo jak tamten z Bandi używałam tego, za pierwszym razem żadny efekt, po prostu żaden efekt, nic, zero palenizny, jeszcze mniej niż po tamtym. A za drugim razem, jak nałożyłam go na dłużej, pochodziłam, zrobiłam tak, że nałożyłam go po prostu jak normalny samopalacz na ciało i potem po godzinie go zmyłam, to okej, ciało było ładnie, leciutko tak przybarwione, wiecie, troszeczkę opalone, natomiast dłonie i tutaj odtąd dotąd, bo dłonie też sobie chciałam opalić, po prostu pomarańcza. Tak pomarańczowe, że wstyd było chodzić. Nie wiem czemu, ale on najbardziej mi po prostu dłonie zafarbował. Nie od spodu, tylko z tej strony. Więc, a jeżeli chodzi o ciało, to lekko coś tam było widać, ale naprawdę nie polecam również. Nie sprawdził mi się tamten z Bandi jakoś lepiej działał, jakiś taki łatwiejszy był w użyciu. Tutaj naprawdę ciężko. Albo jest za mało widoczny w ogóle, albo jak farbuje to mocny i kolor daje pomarańczowy po prostu. Nie brązowy, nie jakiś, wiecie, karmelowy czy coś, tylko pomarańcz. Także też mi się w ogóle nie sprawdził ten samopalacz. To będzie to. Kolejną rzeczą, jaką kupiłam tak szybciutko, bo mi się pamięć na karcie kończy. Batiste. Przepiękny. Pierwszy raz w ogóle miałam ten, mam ten zapach. Rose Gold. Cudnie to pachnie. To pachnie jak takie karmelki, jakieś landrynki. Trochę jakby z czekoladą albo z wanilią. Naprawdę przepiękny, słodziuteńki ma zapach. Jak się psiknie na włosy, to normalnie jakbyśmy perfumy miały na sobie i utrzymuje się przez długi, długi czas, przez wiele godzin po prostu czułam ten zapach na swoich włosach. Wiecie, jak zawiał wiatr gdzieś. I fantastycznie te szampony z Batiste i ten naprawdę bardzo dobrze mi się sprawdził. Wczoraj miałam troszeczkę takie, wiecie, dwudniowe po prostu włosy i ja farbowałam włosy ostatnio i mam trochę taki żółtawy ten odrost. I on, jak się umyje włosy, to nie jest to tak, nie rzuca się to tak w oczy. Natomiast jak są włosy trochę przetłuszczone, no to to się bardziej rzuca, bardziej pomarańczowe te odrosy się robią i świetnie po prostu rozjaśnił włosy. Jak psiknęłam, to te włosy od razu nabrały takiego jaśniejszego po prostu efektu. Bardzo fajny, dobrze działa. Suchy szampon z Batiste jest naprawdę świetny, bo już nie jeden miałam i to jest najlepszy szampon suchy do moich przynajmniej włosów. Do włosów blond, bo przy ciemnych włosach to ten szampon zostawia taki biały pyłek niestety, ale właśnie przy blond włosach on tym pyłkiem rozjaśnia nam te odrosty. Także naprawdę świetny i zapach ma przepiękny. Więc tak, następną rzeczą dwa peelingi, pokażę Wam najpierw ten. Ten kupiłam w Hebe i to jest peeling taki. To jest peeling, dziewczyny, żylowy. On nie zawiera żadnych granulek w sobie. Tej firmy kompletnie nie znam. To jest firma jakaś Revuelle i nazywa się Face Peeling Gel. I to jest peeling, żel peelingujący. To jest w ogóle żel, który nie zawiera żadnych drobinek w sobie. Żel peelingujący do twarzy z kwasami owocowymi AHA, bez cząsteczek ściernych, do usuwania martwych komórek na skórka za pomocą naturalnych, złuszczających składników. Kwasy AHA pochodzące z ekstraktów z cytryny i jabłka. To jest peeling żelowy, który nie zawiera żadnych drobinek w sobie i też nie jest takim peelingiem enzymatycznym. To jest peeling, który się nakłada. On mi przypomina, w sensie takim, że ja nigdy nie używałam tego drugiego, do którego go porównuję. Natomiast słyszałam właśnie od dziewczyn, że ten z firmy Senju, chyba
Sanew się pisze tą firma, a czyta się Seniuk. Dość zbliżony do tego, tak mi się wydaje, ponieważ tutaj jak się nakłada się go na twarz, masuje się i on tworzy takie kołaczki gumowe, klejące. Te kołaczki się właśnie wytwarzają i potem jak spłukujemy ten peeling, to ciężko zmyć te kołaczki, rzeczywiście, bo malowanka Ewelina mówiła, że przy tamtym Seniu ona jak zmywa ten peeling, to jej takie kołaczki właśnie żelowe jakby, czy gumowe, zostają gdzieś tutaj na włoskach, na twarzy i ciężko jej się zmywa, to tutaj w przypadku tego peelingu jest zupełnie to samo. To samo, też takie właśnie kłaczki, takie kawałeczki, glutki takie, no nie wiem, klejące, gumowe są na twarzy i ciężko potem to zmyć, nawet mydłem. To się jakoś tak nie chce zetrzeć, więc zobaczymy, no będę go używać na pewno, natomiast ostatnio mi przypadł bardzo do gustu, bo jest naprawdę bardzo dobrym, mocnym peelingiem i ja muszę uważać na niego, ponieważ tutaj jest napisane, że można do 5 minut go tam trzymać na twarzy, używać i tak dalej, natomiast ja nie mogę, za 2 minuty to jest max, bo mnie szczypie po prostu, ale bardzo ładnie oczyszcza skórę. Jest to peeling z Sylveco, enzymatyczny peeling do twarzy z papainą, lainą i olejkiem geraniowym. I to jest peeling ten taki sławny, właśnie enzymatyczny z Sylveco. Też nigdy go nie miałam, a dużo osób go poleca. Jest bardzo fajny, niewiele go trzeba. On jest taki olejkowy, to jest taki twardy, zbity produkt, natomiast jak się go w palce bierze, to jest taki olejek, zamienia się po prostu w olejek jakby. I masujemy, tylko że tutaj jest napisane i rzeczywiście tak trzeba robić. Trzeba najpierw zwilżyć mocno twarz i podczas aplikacji tego nakładamy to na twarz, rozprowadzamy na twarzy i masujemy przez 3 do 5 minut. I trzeba go spryskiwać mgiełką jakąś, bądź hydrolatem, czy jakimś tonikiem, ponieważ jak wysycha ten tonik, załóżmy na twarzy, to takie pieczenie pojawia się na mojej skórze, że jest po prostu masakra i nie mogę po prostu wytrzymać, strasznie mnie to piecze. Ale jak zwilżę z powrotem jakimś tonikiem, to przechodzi. I więc tak, no te 3 minuty, próbuję go 3 minuty właśnie masować, co chwilę go spryskując i zmywam go wodą. I cera jest piękna, bo jest i oczyszczona, jest, nie jest wysuszona, jest taka lekko jakby nawilżona, bo on taki jakby lekki olejek zawiera w sobie. Fantastyczny produkt, naprawdę. I też do końca, on mi tak szczypie, bardzo mocno mi szczypie, ale nie jest skóra podrażniona. Naprawdę bardzo, bardzo fajny kosmetyk. Używałam go tak, jak mówię, no ze 4-5 razy, więc na pewno będę go z chęcią używać. Tego troszeczkę mniej, bo jest taki no problematyczny, jeżeli chodzi o zmywanie. Więc to będzie to. Poczekajcie, mam tutaj jeszcze kilka fajnych rzeczy. Mam tutaj jeszcze tak, olejki, ponieważ przede wszystkim chodzi o moje włosy. Rozjaśniałam włosy, a przez dłuższy czas naprawdę dbałam o to, żeby one były w przepięknej kondycji i zaczęły mi pięknie rosnąć i przestały się rozdwajać, przestały się łamać, nabrały objętości, jest ich naprawdę dużo, są błyszczące, lśniące, naprawdę jestem zachwycona moimi włosami ostatnio i farbowałam je 2 razy, także no przestraszyłam się tego trochę, więc pobiegłam szybko po olejki, żeby je, wiecie, olejować, nawilżać i tak dalej. I już po 2 razach olejowania widzę, że te włosy rzeczywiście już nabrały takiego odżywienia po prostu. Już nie są takie suche jak zaraz po farbowaniu, więc na pewno działają te olejki. Kupiłam sobie 3 olejki z firmy Nakomi. Kiedyś bardzo często olejowałam włosy, co każde mycie po prostu, i teraz odkąd je kupiłam, też przed każdym myciem po prostu je nakładam. Kiedyś bardzo często chodziłam spać z olejkiem na włosach i myłam włosy potem rano, natomiast ostatnio bardzo często myję je na wieczór, potem je zwijam, wiecie, w rulonik, w koka, żeby rano jak się obudzę, żeby one miały po prostu ładną taką teksturę, żeby troszeczkę się tak lekko kręciły, więc nakładam je na tak mniej więcej 2 godziny przed myciem. I to też działa. Pierwsze oleje i też te olejki nakładam pod oczy, na twarz, w zależności od mojej pielęgnacji, czy mam ochotę nałożyć, czy nie i tak dalej. Każdy z nich jest fajny i każdy działa, może, chyba dla mnie, tak mi się wydaje, że najlepszy jest ten. Ten jest z, zaraz wam powiem z czym, olejek z pestek winogron. I on wygląda tak. On najwięcej odżywienia ma jakby w sobie, takie mam wrażenie, że jest najbardziej taki odżywiający, potem z awokado. To, z awokado to kładę pod oczy najczęściej. Jego, bo jest jego najmniej jak widzicie, nie wiem czy zobaczycie, ale no tyle go zostało, o tyle. I jego nałożyłam też na nogi,
na łydki przede wszystkim, bo miałam wysuszone i rano jak wstałam, to miałam fajnie nawilżone, także nie było żadnych suchych skórek na nich. Więc fajnie działają olejki z nakomi, to jest tak jak mówię z pestem z winogron, ten jest awokado, naturalne, bez składników tam dodatkowych i olej z nasion bawełny. Ten z nasion bawełny jest polecany właśnie do włosów, do zniszczonych włosów. Nawilża skórę, wspomaga jej regenerację, nawilża zniszczone włosy. Także trzy olejki do olejowania przede wszystkim włosów. I tak patrzę po tej torbie, że już tutaj nic więcej nie mam. Ostatnią rzeczą to jest gratis. Dostałam taką próbkę balsamu takiego uniędrniającego z Eveline. Nie będę używać, bo nie lubię takich kosmetyków. I ja uważam, że te produkty, te kosmetyki takie ujędrniające ogólnie w ogóle nie działają. To działa tylko tyle, że one po prostu, ta skóra jest nawilżona, że troszeczkę może mają takich składników, które tak spinają tą skórę, ale żeby odchudzały, to na 100% nie odchudzają, więc tu wystarczy naprawdę stosować przede wszystkim dietę, treningi, prawda, gimnastyka jakąś, nie mówię o treningach siłowych czy coś, ale nawet wystarczy, nie wiem, jeździć na rowerze czy spacerować, to już ujędrnia trochę ciało. I kremować się jakimikolwiek balsamami i też to fajnie działa. Tak patrzę po pokoju, ale już chyba wszystko, więcej już tutaj rzeczy nie mam. Tam jeszcze stoi odżywka taka do spryskiwania włosów, nie na sucho, tylko bez spłukiwania, z Gliskóra, którą zawsze używam przed nawijaniem włosów na szczotkę tą obrotową. Ona jest w kolorze różowym. Różowej nie polecam, ponieważ ona najmniej nawilża włosy. Najbardziej nawilżająca jest czarna i pomarańczowa. Także one najfajniej działają, a ta różowa jakoś tak nie bardzo mi się sprawdziła. Więc to wszystko. Dajcie znać, które z tych kosmetyków miałyście, co ostatnio kupowałyście sobie, coś może ciekawego macie mi do polecenia, na przykład z pielęgnacji, bądź chciałabym się zapytać też Was, czy chciałybyście właśnie częściej takie testy, na przykład z tańszymi kosmetykami, z tańszymi podkładami, czy Was to w ogóle interesuje, czy tylko i wyłącznie kosmetyki wysokopółkowe, bo jestem ciekawa. Fajne kosmetyki wyszły do drogerii, ostatnio widziałam, i ten właśnie podkład z Rimmel też mi się dobrze sprawdził, muszę Wam powiedzieć, i ten z Hean super, także jestem ciekawa tych kosmetyków drogeryjnych, bo dawno nie kupowałam, nie używałam. Czekajcie, z jakiej tam firmy, z Revlonu też widziałam fajny podkład, tylko on już troszeczkę zastygający jest i taki matujący, ale też mnie korcił, z taką gąbeczką. Też byłam bardzo ciekawa tego kosmetyku właśnie. Dajcie znać, czy byście chciały właśnie testy trochę tańszych marek, może i tuszy do rzęs mogłabym potestować. No, odpowiedzcie mi na to pytanie. Także tyle. Dziękuję serdecznie za uwagę, za oglądanie, za poświęcony mi czas. Buziaki, do następnego. Pa, pa.